pani doktor, jesteśmy wdzięczni, że esencja probiotyczna jest rekomendowana przez Instytut Zdrowia pani doktor. I chcielibyśmy przy okazji naszego spotkania poprosić o pani opinię, na czym polegają według pani doktor te prozdrowotne, lecznicze właściwości esencji. Ja jestem zachwycona tą esencją, bo i sama nieraz skorzystam. Po prostu dużo się lepiej człowiek czuje. To trudno określić, ale jakieś takie lepsze trawienie, lepsze samopoczucie. Rzeczywiście to działa. To jest jak najbardziej produkt naturalny, produkt, który dostarcza to, co powinno być. Więc jeżeli byśmy sobie wyobrazili ktoś, kto się żywi na przykład zupełnie bez roślin, a niestety wiele ludzi jest na przykład zupełnie tylko na białku zwierzęcym, prawda? To są zupełnie inne bakterie. Gnilne, stolec cuchnący. To są gnilne bakterie. Jeżeli się je rośliny, to wiadomo, że to jest wszystko to, co powinno być. Te bakterie nie dają przykrego zapachu, tak jak kiszona, kiszenie kapusty. Bo w ogóle trawienie błonnika to jest inaczej kiszenie. To jest ten sam właściwie proces. Jak bardzo wiele ludzi nie wie, że przyczyną ich chorób, zwłaszcza dzisiaj, jest dysbioza. Nie wiedzą tego. Szukają ratunku w tabletce. I dysbioza dla osób, które nie wiedzą, to nie jest... te bakterie, nie te bakterie, krótko. Właśnie. To, zaburzenie pracy jelit, tak bym powiedziała. Może wspomnę o rosyjskim biologu, 100 lat temu, laureat Nagrody Nobla, Miecznikow. Ja się zachwyciłam właśnie, kiedy on pierwszy zwrócił uwagę właśnie na te bakterie. On widział długo żyjących na Kaukazie, w tych terenach, prawda, gdzie oni właśnie, Bułgarii, gdzie oni właśnie pili te jogurty. Zwrócił uwagę, że ci ludzie bardzo długo żyją i nawet jego prace były, że będziesz długo żył, jak będziesz miał te bakterie w jelicie. On jeszcze wtedy wielu rzeczy nie wiedział, ale jego były takie już prorocze tezy, bo dzisiaj wiemy więcej. Dzisiaj wiemy, że na przykład brak tych bakterii, to od razu już nie ma bakterii, błonnik nie jest wcale rozkładany. Wyobraźmy sobie na kwas masłowy, tak? Czyli brakuje kwasu masłowego, który działa na geny w obrębie jelit, który uszczelnia te bariery na przykład. I już mamy sytuację, rozszczelniły się bariery, weszły do krwi jakieś kawałeczki jedzenia niestrawione. Organizm to atakuje przeciwciałami, już mamy choroby z autoagresji, już mamy ogromną ilość patologii. Pokarm niestrawiony przedostaje się tam, gdzie nie trzeba, do krwi. Ja dawno temu, robiąc pracę, bo pracowałam wiele lat w akademii, ja wpadłam na te tropy, właśnie to się tworzą kompleksy immunologiczne. Oczywiście wtedy jeszcze w ogóle nie były znane żadne nietolerancje, ale ja te kompleksy stwierdzałam. Stwierdzałam je na przestrzeni wielu lat, na wysokim poziomie, we krwi. One blokowały powierzchnię komórek immunologicznych. Właśnie takim testem sprawdzałam, który po prostu powierzchnia limfocytów była zablokowana tymi toksynami. A chorób im przybywało. I ja się dziwiłam, w miarę upływu lat ci ludzie byli coraz bardziej chorzy. I taka choroba, i nawet to statystycznie zestawiłam. A to się okazało, że kiedy wzięłam ich na dietę, post, prawda, który dał te dobre bakterie, który uszczelnił te bariery jelitowe, te kompleksy spadły w 4 tygodnie do zera. Czyli myśmy odblokowali swój układ immunologiczny z tych toksyn immunologicznych. Jeszcze wtedy nawet nie wiedziałam o tym, pojechałam na Ukrainę, do Tarnopola. Tam wiele rzeczy się nauczyłam, bo oni mieli wysoki poziom naukowy. I mówią, my to znamy. Immunologiczne kompleksy. I też post ich to. I oni mieli na przykład eliminację tych kompleksów w 2 tygodnie na wodnym, a na moim warzywnym było w 4 tygodnie. Czyli oni uzyskiwali dokładnie to samo, tylko szybciej. Posty wodne działały dużo szybciej. Było to dla mnie bardzo ciekawe. Ale wszystko właśnie się wiąże, że bariery muszą być szczelne. Musi być ten kwas masłowy, który musi je uszczelnić, a jednocześnie ochronić przed rakiem. Jeżeli tego nie ma, jeżeli mamy stymulację produktami pochodzącymi z białka zwierzęcego, jakże szybko robią się różne rozrosty. Wyobraźmy sobie, mięso ma czynnik stymulujący rozrost, podziały.
Więc jeżeli natrafi na jakieś komórki tam podatne, no to one się zaczynają dzielić. To jest czynnik insulinopodobny, wątroba produkuje, czyli produkty pochodzenia zwierzęcego bardzo są niebezpieczne. Mogą wystymulować różne choroby, i raki, i miażdżyce, i różne przykurcze, i tak dalej, rozrosty, kardiomiopatii, i tak dalej. My musimy zmienić tą sygnalizację. Nie ten sposób. Zastosować białko roślinne, które nie daje tego czynnika wzrostowego. Podobnie robi insulina, czyli od cukru. A więc możemy zmienić sygnalizację, prawda? I to jest wszystko niesamowicie ciekawe, że w tak prosty sposób, ale zawsze natura zwycięży. Nawet żeby nie wiem, co kto myślał, natura zwycięży. Powrót do natury zawsze daje nam to, co się nazywa zdrowie, czyli harmonia we wszystkim. Czyli mówiąc innymi słowy, esencja probiotyczna jest takim sygnalizatorem, czyli daje nam to, czego sobie nie wypracowaliśmy, ale może być pierwszym impulsem i bardzo ważnym impulsem do zmiany, prawda? Funkcjonowania organizmu, jak najbardziej. Sposobu żywienia, tak, przechodzenia tak. na dietę. To bardzo słusznie Pani zauważyła, bo musi być zmiana, bo trzeba tym bakteriom dać jeść, bo jeżeli my im dalej nie damy jeść, to te bakterie nie będą mogły spełnić swoich zadań. I dlatego właśnie je trzeba łączyć z błonnikiem, czyli chleb razowy, żeby sobie z tego zdawać sprawę, że dajemy im wtedy warzywa pełne, prawda? Wszystko to jest dla nich pożywką. Tak samo ile ludzi na przykład jabłko obiera, prawda? Nie wiedząc, że ta skórka jest tu najcenniejsza, bo te bakterie tylko czekają na te pektyny z jabłek. Probiotyki znajdują się też w kiszonej kapuście, soku, ale na przykład bardzo wiele ludzi nie może jeść z racji biegunki. Dostają biegunki po soku z kapusty kiszonej, a to jest dużo lepiej tolerowane. Jest też taki prosty sposób, żeby kwas solny nie zniszczył, prawda, tych probiotyków po drodze, bo niestety jest ten kwas, który jest po to, żebyśmy nie, bakterii jakieś nie dostarczyli. Dlatego właśnie, żeby z błonnikiem rozpuszczalnym spożywać, czy babką płeżnik na przykład. I to jest super, to ona taki daje lekki śluz, prawda? I to w ten sposób omijamy te bariery. Czyli zawsze z czymś, zawsze z błonnikiem, nie samo. Jest to dużo skuteczniejsze, bo i to jest pożywka, bo i to jest też ochrona przed zniszczeniem. Trzeba ludzi informować, szkolić i dawać przykład. To jest jedyna droga, żeby świat zmienić, ale zawsze właśnie w zgodzie z naturą.